Na przejazd wokół polsko-niemieckiej granicy wybraliśmy się latem 2022 roku. Przy czym istotnym punktem naszej wyprawy było również objechanie Worka Turoszowskiego i zobaczenie na własne oczy, o co się tak kłócimy z Czechami. Stan trasy, który opisuję w tym filmie, dotyczy tamtego okresu, ale podejrzewam, że nawet za kilka lat ten film będzie całkowicie aktualny. Mówimy ogólnie o niemieckiej trasie Oder-Neisse, czyli inaczej mówiąc niemiecka D12. Chociaż przejazd wzdłuż granicy niekoniecznie musi się tej trasy trzymać, szczególnie w ostatnim odcinku. D12 jest trasą bardzo łatwą, polecam ją nawet początkującym rowerzystom czy rodzinom. Doskonała infrastruktura po niemieckiej stronie, bardzo dobre utwardzenie całej trasy i jej przygotowanie. Znakomita część trasy to albo asfaltowa ścieżka wzdłuż rzeki, wałem przeciwpowodziowym, albo specjalnie zbudowanymi drogami przez pola. Na dwóch odcinkach, gdzie trasa biegnie single trackiem przez las, jest ona wysypana szutrem. No i fakt, że generalnie jedziemy cały czas w dół, daje możliwość skupienia się na oglądaniu widoków. Doskonałe oznaczenie trasy oraz fakt, że biegnie ona praktycznie cały czas w tą samą stronę wzdłuż rzeki, najpierw Nysy, a potem Odry, powoduje, że nie trzeba mieć nawet śladu GPX, tylko można jechać kierując się oznaczeniami. Jedyna rzecz, która wymaga trochę planowania, to noclegi. Większość rowerzystów jadących tą trasą jedzie po niemieckiej stronie, a noclegi bierze po polskiej. Trzeba więc uwzględnić, gdzie mamy mosty do dyspozycji. Szczególnie w środkowym odcinku trasy, gdzie mostów jest mniej, a i ogólnie noclegów jest sporo mniej, zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie. Ale na szczęście w Polsce nie ma problemu z noclegami na dziko, więc zawsze sobie można jakoś poradzić, mając namiot. Dzień pierwszy. Pławna, Bogatynia, kopalnia Turów, Görlitz. Ze względu na trudność znalezienia pociągu do Bogatyni, aby się tam dostać z rowerami, zdecydowaliśmy się zacząć od Bolesławca i przez Pławną Dolną, zwiedzając po kolei zamek legend śląskich i tamtejsze atrakcje, ruszyć dalej. Z Pławnej do Bogatyni podwiózł nas busem znajomy. Dopiero potem zorientowaliśmy się, że można było tam dojechać pociągiem, tylko trzeba było wpisać nie Bogatynia, ale stację kolejową przy samej elektrowni Turoszów. Ta wieś nazywa się Trzciniec. Niektórzy dojeżdżają też do Zittau po niemieckiej stronie. Sama Bogatynia jest dosłownie kilka kilometrów dalej, ale pociągiem się tam nie dojedzie. Worek Turoszowski. Worek Turoszowski to ciekawy twór. To teren wbijający się niejako w terytorium Czech i Niemiec, składający się głównie z gigantycznej kopalni węgla brunatnego i elektrowni, prawie największej w Polsce. Śmiesznie to wygląda, bo to jest jakby należąca do Polski prawie że eksklawa. Sama elektrownia nie jest dobrze widoczna. Dużo fajniej wygląda ta w Bełchatowie. Elektrownia Turów jest trochę w dołku, więc niewiele jest miejsc, skąd byłaby dobrze widoczna. Jeżeli chodzi o gigantyczną dziurę w ziemi, jaką jest kopalnia, to kiedyś był na nią punkt widokowy od zachodu. Ale straciliśmy tylko czas, żeby tam dojechać. Zamknięty. Najlepszy teraz widok na kopalni jest od strony skrętu na Kopaczów, zupełnie z południa. Z tamtego miejsca też widać samą elektrownię. Drugie miejsce, skąd bardzo dobrze widać samą elektrownię, to paradoksalnie ścieżka po stronie niemieckiej. Po drugiej stronie Nysy biegnie ona wyżej, na skarpie. Sama Bogatynia jest też dosyć ciekawa. Przejechaliśmy przez mały bazarek, fajne dróżki nad strumykiem, no i oczywiście zwiedzaliśmy domy przysłupowe, które są tutejszą ciekawostką. To taka tradycyjna architektura przeciwpowodziowa. Z Bogatyni wyruszyliśmy w kierunku turystyku granic, ale najpierw zajechaliśmy do miejscowości Hradek nad Nisą. Oczywiście na czeskie piwko. Po drodze ciekawy styk dróg, z których jedna jest po polskiej stronie, a druga po czeskiej. Idą w pewnym miejscu dosłownie kilka metrów od siebie, oddzielone krzakami. W miejscowości Hradek nad Nisą wjeżdżamy na szlak D12, szlak Odra-Nysa, Oder-Neisse. Ten szlak będzie nam towarzyszył przez większość wyprawy. Pierwszym, nazwijmy to, zabytkiem na tej trasie jest wspomniany już trójstyk granic. Flagi, słupek, przy którym można sobie zrobić zdjęcie, ławka, przy której sobie można posiedzieć i generalnie można ruszać dalej. Niedaleko miejscowości Hartau przejeżdżamy na chwilę na polską stronę, żeby zobaczyć najtańsze paliwo w Polsce. Oczywiście to żart. Po prostu stacja i okoliczne shopy, w których sprzedawane są różne fanty, jest nastawiona praktycznie tylko na Niemców, bo po polskiej stronie jest tylko kopalnia. Więc wszystkie napisy są po niemiecku, a ceny podane w euro. Następnym miasteczkiem jest miejscowość Zittau.
Ogólnie miejscowości pograniczne w tym rejonie nie odbiegają od tych po polskiej stronie. Sporo tam urbexu, ogólnie dość biedne. Takie zupełnie pogranicze NRD. Dalej ładna trasa wąwozem Nysy. Tu uwagę przykuwa płot elektryczny, który oddziela ścieżkę od Nysy. Ten płot będzie w różnych formach ciągnął się aż do samego morza. Ochrona przed afrykańskim pomorem świń. Policja też jak w Polsce. Bunkruje się, żeby zarobić parę euro marek. Szlak rowerowy D12 przebiega przez teren klasztoru Marienthal. Sam klasztor bardzo ładny. Jest pomnik Jana Pawła II. Ogólnie spoko miejsce. Podobnie jak wioska za klasztorem. Stamtąd ruszamy w kierunku Görlitz. Nie trzymałem się dokładnie D12. Przejeżdżamy na drugą stronę drogi, bo tam jest fajny widok na Bergsdorfer See. To jest jezioro pokopalniane, więc do zwiedzania mamy Muzeum Maszyn Górniczych. Od razu na marginesie. Wojna o kopalnie po polskiej stronie jest, ale w okolicy po czeskiej i niemieckiej stronie takich kopalni czynnych lub już zamkniętych jest naprawdę sporo. Co chwila widać kominy. Dalej widok na marinę, plażę. No i przed wjazdem do Görlitz mamy kebab, który już nam wcześniej polecano. Samo Görlitz jest urocze. Fajnie położone, nie ma jednego rynku starego miasta, tylko jest tych rynków kilka. Kilka różnych osi widokowych, fajna architektura, zadbane. Jest most przyjaźni polsko-niemieckiej. Trochę się po tym miejscu pokręciliśmy i ruszyliśmy na pierwszy nocleg po polskiej stronie. Trochę dalej od miasta, Pałac Łagów. Po pańsku sobie nocleg strzeliliśmy. Co ciekawe, trochę uprzedzając fakty, wcale nie drogo, biorąc pod uwagę ceny na dalszej części trasy, nawet ceny kempingów. Dzień drugi. Görlitz, Łęknica. Szukałem jakiegoś mostu, żeby skrócić sobie trasę na niemiecką stronę. Wydawało mi się, że nie ma, ale okazało się potem, że jest jeden most. Pleńsk-Deszka. Nie wiedziałem o tym moście, więc my wróciliśmy dzielnie do Görlitz i ruszyliśmy dalej, nie tracąc ani kilometra D12. Trasa dalej idzie przez łąki, pola, trochę przez las i dojeżdża do kolejnej atrakcji, czyli Kulturinsel. To taki Disneyland z patyków. Atrakcja głównie dla dzieci, ale warto wiedzieć, na tyłach tego Kulturinsel jest mały mostek przez rzekę z knajpką na tratwach i z możliwością przejazdu na polską stronę, jeśli by ktoś chciał tutaj na przykład nocleg znaleźć. My wykorzystaliśmy to na śniadanie. W miejscowości Przewóz wyskok na polską stronę. I wspominamy sobie, jak to kiedyś było, kiedy jeszcze była granica polsko-niemiecka. Mały urbex na terenie byłej strażnicy Straży Granicznej. Miło, że takie rzeczy są już teraz tylko wspomnieniem. Może powinniśmy zachować taką jedną strażnicę jako zabytek? Dojeżdżamy do Łęknicy. Tu zaplanowaliśmy spędzić trochę więcej czasu, bo rzeczywiście jest tutaj co zwiedzać. Po polskiej stronie jest geopark na terenie byłej kopalni węgla brunatnego. Rzecz zupełnie unikalna. Zapadliska, jeziorka, każde innego koloru. Niektóre zupełnie martwe. Niektóre mają zakwaszenie większe niż sok z pomarańczy. Jednym słowem, człowiek stworzył dość ładnego potworka przyrodniczego. Całość fajnie zorganizowana. Jest wieża widokowa. Bardzo dobrej jakości ścieżki rowerowe. Mieliśmy dużą frajdę. Dzień trzeci. Łęknica, Żytowań. Jedna rada. W miejscowości Łęknica z noclegami jest dramatycznie. Jest jeden bardzo drogi, nieduży hotel, jeden bardzo drogi kemping, gdzie sympatyczna skądinąd właścicielka z rozbrajającą szczerością powiedziała, że po prostu nie ma konkurencji i w razie czego zaprasza do hotelu. I parę kwater agroturystyki w okolicy. Często zajęte. Za
domek na polu kempingowym, tak, że bardzo fajny, zapłaciliśmy więcej niż za nocleg w Pałacu Łagów. Drugą rzeczą do obejrzenia w Błękitnicy jest Park Murzakowski i Pałac Hrabiego von Muskau. To chyba najładniejszy obrót angielski, jaki w życiu widziałem. No i jeden z największych. Prawie 700 hektarów parku po obu stronach granicy. Zupełnie zjawiskowy. Architekt szalał, klient się cieszył. Położenie pałacu też fajne, bo jest on prawie przy samym rynku Bad Muskau. Jeżeli ktoś chce przeżyć szok, to proponuję po zwiedzeniu parku oraz przejechaniu przez ryneczek miasteczka Bad Muskau wjechać mostem drogowym na polską stronę, na coś w rodzaju bazaru, jakiegoś slumsowiska, nie wiem, sam nie wiem czego, co jest po polskiej stronie. Kontrast jest tak ogromny, że mózg staje. Z jednej strony przyrodniczo, malowniczo, arystokratycznie, sennie, a z drugiej strony handel, życie, ruch, prowizorka. Ruszymy dalej autostradą rowerową położoną malowniczo nad samą rzeką. Robimy sobie przerwę na małe śniadanko. I robimy sobie krótki przejazd na polską stronę do miejscowości Siedlec. Tak, żeby się nie zanudzić tym pięknem. Tu znak czasu. Jedność Unii Europejskiej. Mieszkańcy po obu stronach rzeki z pomocą funduszy unijnych strzelili sobie całkiem fajny mostek. Oby tego było więcej. Wjeżdżamy na tereny kultury serbsko-łużyckiej. Sama Nysa nazywa się Łużycka. O tej kulturze słyszał każdy. Od pewnego czasu napisy na trasie są w dwóch językach. Serbsko-łużycki to jeden z najciekawszych języków słowiańskich. Z niecierpliwością czekamy na obejrzenie stolicy tego regionu, czyli miejscowości Forst albo Lausitz, albo też Łużyce, w zależności od języka. No i rozczarowanie. Miejscowość jest tylko po niemieckiej stronie, nie ma żadnego mostu, bo te zbombardowane w czasie II wojny światowej nigdy nie były odbudowane. A samo miasto mocno wymarłe i zaniedbane. Dość przygnębiające wrażenie. W miejscowości Grisen zrobiliśmy sobie krótki lemat, żeby zobaczyć kopalnię Tauberhodorf. W przeciwieństwie do polskiej kopalni w Turowie, tutaj jest bardzo fajny pomost widokowy, nawet są tablice informacyjne pokazujące sposób wydobycia węgla brunatnego. Sama kopalnia dość ciekawa, bo przesuwająca się. Cały czas po prostu z jednej strony kopią, a z drugiej zasypują. Mijamy Gubin, kiedyś jedno z głównych połączeń Polska-Niemcy. I przeskakujemy na polską stronę, szukamy noclegu. Znajdujemy super miejscówkę. Agroturystyka w okolicy wsi Żytowań. Facet luzak, a zarazem pasjonat. Sauna, kąpiel z bąbelkami i śniadanko, produkty z własnego ogrodu. Dzień czwarty. Żytowań, Kostrzyń nad Odrą. Tu warto skręcić z drogi D12 i pojechać do miejscowości Neuzelle. Jest dobrze oznaczony zjazd. Tam jest klasztor na skarpie. Browar. Wszystko pięknie, ładnie. Absolutnie warto zobaczyć. Nie wracamy na razie do rzeki, tylko przebijamy się skrótem do miejscowości Eisenhüttenstadt. Polecam każdemu zajechać tam. To jest taka jakby niemiecka Nowa Huta, czyli przykład robotniczej zabudowy socrealistycznej. Jest informacja turystyczna, można wziąć mapkę i w ciągu 20 minut, no może pół godziny, zobaczyć całą historię socjalizmu w pigułce. No i jeżeli kogoś, tak jak nas, interesuje industria, zobaczyć tamtejszą hutę. Jest ogólnie dostępna droga przez nią. Teraz mała runda po miasteczku Frankfurt nad Odrą. W sumie naprawdę ok. I czeka nas trochę dłuższy odcinek bez żadnego mostu. Dojeżdżamy do Kostrzyna nad Odrą.
Mamy tu jeszcze kilka kilometrów do zamknięcia pełnej setki, a że chcemy zamknąć dzień trzycyfrowo, odwiedzamy Fort Gargast, najbardziej na zachód wysunięty obiekt twierdzy Kostrzyn. No i okazuje się, że jedyny dobrze zachowany. Sama twierdza w Kostrzynie to w zasadzie bardziej wspomnienie niż zabytek. Trochę krzaków, ścieżek, tabliczek, tu kiedyś była ulica X albo Y. Praktycznie wszystkie obiekty są już dawno rozebrane. W Kostrzynie nocujemy w fajnym, w sumie bardzo tanim hotelu Dom Turysty. Zdekapitalizowany, ale pokoje i łazienki ogromne, przestronne i czyste. I ma taki przedwojenny klimat. Dzień piąty. Kostrzyn, Szczecin, Nowe Warpno. Ze względu na brak czasu z Kostrzyna kawałek drogi podjeżdżamy pociągiem. Tym bardziej, że i tak na tym odcinku nie ma nic specjalnie ciekawego. W Gryfinie trzeba zadecydować, czy chcemy jechać dalej po polskiej stronie, przez Szczecin, czy po niemieckiej. Tak jak był wyznaczony szlak D12, kiedy jeszcze granice były zamknięte. Polecam to pierwsze rozwiązanie. Byliśmy już rowerowo w Szczecinie, jest o tym osobny film. Dlatego wiedziałem już, jak wyznaczyć trasę przez Szczecin tak, aby była ona ciekawa. Przez rondo centrum, a potem przez kolejne parki, w zasadzie nie dotykając się do ruchu drogowego, aż do wyjazdu ze Szczecina. Jedziemy w kierunku Polic. Przed samymi Policami są ruiny dawnej niemieckiej fabryki benzyny syntetycznej. Urbexu, industrialu, ani dobrego piwa na trasie nigdy nie przeoczymy. Same Police na mapie mają zaznaczony rejon, który nazywa się Stare Miasto. Nic bardziej mylnego. Przygnębiające, dość obskurne, współczesne, przemysłowe miasteczko, zasnute lekkim smogiem z zakładów azotowych i z lekkim zapachem amoniaku w powietrzu. Oczywiście same zakłady też chcemy zobaczyć, więc pytamy lokalesów, skąd jest najlepszy widok. Trzeba objechać naokoło od zachodu. I rzeczywiście z drogi i z przejazdu kolejowego przy miejscowości Tatynia mamy widok na fabrykę w całej okazałości. Z pół godziny tam staliśmy. Zmierzamy dalej nad zatokę Zalewu Szczecińskiego. Pierwszym przystankiem nad wodą jest Trzebież, a potem docieramy do Nowego Warpna. Samo Nowe Warpno prześliczne, spokojne, ładnie utrzymane miasteczko. Nowy, znakomicie wyposażony kemping, no i trzeba zobaczyć Podgrodzie, osiedle o niezwykle ciekawej historii. Warto o tym poczytać albo lokalesów spytać. Koniecznie warto przed wjazdem do niego, żeby rozumieć, o co tam biega. Z Nowego Warpna do niemieckiego Altwarp przepływamy Kutrem, który pełni tu rolę promu. Super temat. Trzeba z roweru zdjąć paki, ale goście znają się na rzeczy, a sam kuter fajowy. Stare Warpno po niemieckiej stronie wbrew nazwie jest nowe i mało ciekawe. Gdzieś w krzakach nad zatoką jemy śniadanie, mała kąpiel i ruszamy dalej. Przed nami objechanie dookoła całej zatoki. Wikerminde to miejscowość, do której w czasach PRL-u można było przepłynąć wodolotem ze Świnoujścia. Dla mnie sentymentalna wycieczka w przeszłość, a dla nas wszystkich element kulturowo-sportowy. Większość kurortów na terenie byłego NRD ma trzy plaże. Taką dla rodzin, taką dla zwierząt i plażę nudystów. Zgadnijcie, którą plażę wybraliśmy. Dalej trasa z rzeźbami z drzew, mostek, w mieście port, słynna ławeczka i jedziemy dalej. W miejscowości Bugewitz odkrywamy oberżę zum Mühlgraben, prowadzona przez dwie Polki, matkę i córkę. Przyjechały z Berlina. Historia zaczyna nam ciekawie meandrować na tych terenach przygranicznych. Wjeżdżamy do rezerwatu. Ten odcinek polecam wszystkim. Trasa bardzo ciekawie poprowadzona groblą. Po dwóch stronach woda. Miliony ptaków, przyroda. Fajny single track. Pod koniec pędzimy na maksa, bo musimy jeszcze zdążyć na prom na wyspę Uznam. Sam prom bardzo ciekawy, elektryczny. Full eco. Z solarami na dachu. Za to drogi, jakby był na parę. Podczas przeprawy mijamy majestatyczną ruinę dawnego zwodzonego mostu kolejowego zbombardowanego w czasie II wojny światowej. Miejscowość Uzdom, takie senne miasteczko. Przez pola, przy zachodzącym słońcu, jedziemy w kierunku polskiej granicy.
Na polską stronę zdecydowaliśmy się przejechać w miejscowości Kaminkę, a po polskiej stronie Wydrzany. Karkołomny zjazd przez gęsto zabudowaną wioskę do wąwozu. Bardzo ciekawe przeżycie, przypominające trochę Portugalię czy też włoskie wyspy. Potem oczywiście podjazd. Do Świnoujścia wjeżdżamy przez osiedle zachodnie. Samo Świnoujście jest według mnie jednym z najładniejszych miast na wybrzeżu, ale to osiedle jest dość ohydne. No i jesteśmy w miejscu, gdzie kiedyś już byliśmy, robiąc trasę R10. Film do znalezienia na tym kanale. Nocleg na potwornie drogim kempingu w środku Świnoujścia. Ale wyjścia nie ma. To znaczy jest. Fajny, wygodny, a przy tym podobnie kosztujący kemping jest przy zatoce po niemieckiej stronie. Dzień 7. Świnoujście i przygoda z PKP. Do Świnoujścia jechaliśmy na zasadzie jakoś to będzie, bo biletów PKP ze Świnoujścia z możliwością przewozu rowerów nie było już parę ładnych dni przed naszym wyruszeniem w trasę. Po południu mamy w planie szukać możliwości załadowania rowerów na jakikolwiek pociąg, który nas wywiezie ze Świnoujścia. Ale ryzykujemy i rano postanawiamy jeszcze pojechać na niemiecką stronę do miejscowości Albeck. No i na chwilę plażowania pod Wolgastsee. Tym samym niejako zamykamy trasę D12, która tu się właśnie kończy. Po dłuższej walce jedyny pociąg, w którym udało nam się prosić jakiegoś konduktora, żeby zabrał dodatkowe rowery, to Przemyślani. Więc wracamy do Warszawy przez Wrocław, Opole, Katowice. No ale tak wygląda obecnie los rowerzystów w PKP. Po kilkunastu godzinach podróży, nad ranem, lądujemy w Warszawie. Jeszcze ostatnie 20 km i jesteśmy w domku, a tam czeka na nas prysznic.